Szczęść Boże, dzień dobry, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Kolejny dzień wizyty apostolskiej Ojca Świętego Franciszka w Korei Południowej. Dziś papież uda się do miejscowości Kotongę, gdzie nawiedzi tamtejszy ośrodek rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Następnie spotka się ze wspólnotami zakonnymi Korei. Kolejnym punktem jego pielgrzymki będzie wizyta w miejscowym ośrodku duchowości i spotkanie z liderami laikatu. Wieczorem Ojciec Święty powróci do Seulu. Papieską pielgrzymkę transmituje Telewizja Trwam i Radio Maryja. Na miejscu obecni są ojcowie Jan Król i Jacek Cydzik. Po oficjalnych powitaniach przyszedł czas na pracę duszpasterską Ojca Świętego Franciszka w Korei Południowej. Wczoraj jego świątobliwość przewodniczył mszy świętej na stadionie piłkarskim w mieście Daejeon. Ojciec Święty Franciszek w homilii zachęcił wiernych do mądrego korzystania z wolności w służbie innym ludziom oraz do życia i działania jako znaki nadziei. Oby chrześcijanie tego narodu byli wielkoduszną siłą odnowy duchowej na każdym poziomie społeczeństwa. Niech przezwyciężają zafascynowanie materializmem tłumiącym autentyczne wartości duchowe i kulturowe oraz ducha nieokiełznanej konkurencji rodzącej egoizm i konflikty. Niech odrzucają nieludzkie modele ekonomiczne, które tworzą nowe formy ubóstwa i marginalizacji pracowników oraz kulturę śmierci, która deprecjonuje obraz Boga, Boga życia i narusza godność każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. Papież wskazał również w homilii na Maryję, która jest Matką Nadziei. To w niej wszystkie Boże obietnice okazały się wiarygodne. Nadzieja wypływając z Ewangelii, wskazał Ojciec Święty, jest antidotum na ducha rozpaczy. Rozrasta się on szczególnie w społeczeństwach zamożnych, które zewnętrznie są bogate, ale doświadczają wewnętrznego smutku i pustki. Przed modlitwą Anioł Pański głos zabrał ordynariusz diecezji Daejeon. Podkreślił on, że pielgrzymka Ojca Świętego przypada w trudnym czasie, kiedy wciąż żywa jest pamięć tragedii zatonięcia promu Sewol. Wyraził nadzieję, że wspólna modlitwa z następcą świętego Piotra pomoże katolikom w bardziej wyrazistym świadectwie, naprawieniu błędów i zaleczeniu ran braci i sióstr. Niech to tragiczne wydarzenie, które zjednoczyło wszystkich Koreańczyków w żałobie, umocni ich zaangażowanie we współpracę w duchu solidarności na rzecz dobra wspólnego. Następnie Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami szóstych Azjatyckich Dni Młodzieży, gdzie został bardzo entuzjastycznie przyjęty. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że papież przyjechał tutaj i pokazał, że kocha młodych ludzi. Troje młodych ludzi z różnych państw, tutaj azjatyckich, podzieliło się świadectwem swojej wiary, swojego życia i jednocześnie zadało Ojcu Świętemu Franciszkowi pytania. Ojciec Święty zachęcił młodych z Azji, aby nieśli światu, w którym widać duchowe spustoszenie, Ewangelię nadziei. Papież Franciszek wskazał, że w tym zadaniu młodzi mogą zawsze liczyć na moc Chrystusa, jaką otrzymają na modlitwie i w sakramentach, a także poprzez praktykowanie dzieł miłosierdzia. Jasno wskazał, że konieczne jest konfrontowanie swoich myśli i działań z mądrością słowa Jezusa i mocą Jego prawdy. Papież zaapelował do młodych, którzy szukają swojej drogi w życiu, aby nie obawiali się odpowiedzialności na powołanie, jakie Bóg kieruje do serca każdego człowieka. Stanowczo stwierdził, że nie ma dwóch Korei, ale jest jedna podzielona rodzina. Zachęcił młodych Koreańczyków, aby modlili się o przywrócenie jedności. Módlmy się za naszych braci z północy. Dla Pana jesteśmy jedną rodziną. On może nam pomóc osiągnąć jedność. Kolejnym punktem apostolskiej podróży Ojca Świętego Franciszka do Korei Południowej były uroczystości beatyfikacyjne 124 koreańskich męczenników. Dziś kolejny dzień pielgrzymki Ojca Świętego, który również zapowiada się bardzo pracowicie. Na Jasnej Górze o godzinie 11 odbędą się święcenia biskupie ojca Łukasza Buzuna, dotychczasowego przeora jasnogórskiego klasztoru. Ojciec Święty Franciszek mianował go 5 lipca biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej.
Ojciec Łukasz Buzun jako dewizę biskupiego posługiwania obrał słowa „Ty masz słowa życia wiecznego”, zaczerpnięte z Ewangelii świętego Jana. Biskup nominat zwrócił uwagę na dwa aspekty, które będą najważniejsze w jego biskupiej posłudze. Pierwszym z nich jest posługa jednoczenia kapłanów, a drugim troska o rodzinę. Jeden aspekt to jest na pewno taka posługa jednoczenia kapłanów, tych wszystkich elementów duchowości, w ogóle duszpasterstwa, właśnie jednoczenie, czyli żeby to wszystko miało taki charakter chrystocentryczny i maryjny. Taka rzeczywistość to jest dla mnie, zresztą dla mnie jakoś bliska, tym bardziej, że chociaż krótko byłem, ale byłem przeorem Jasnej Góry, więc tutaj ten aspekt maryjny jest bardzo we mnie mocny. Chociaż właśnie diecezja kaliska to jest diecezja świętego Józefa, więc Maryja, Józef, Jezus, święta rodzina, więc tutaj chyba takim drugim aspektem to na pewno byłaby troska o rodzinę. Ja mam też takie doświadczenie i pomocy rodzinie na Jasnej Górze w ośrodku w poradni rodzinnej, więc też z tej strony. Myślę, że te dwa aspekty są dla mnie tutaj bardzo istotne i ważne. Ojciec Łukasz Buzun urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów, uzyskując tytuł magistra teologii. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez 3 lata pełnił funkcję podprzeora klasztoru jasnogórskiego, a 2 kwietnia bieżącego roku został wybrany przeorem. Uroczystości święceń biskupich będą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. 94 lata temu Polska odparła bolszewickie natarcie na przedpolach Warszawy. Rocznicę Cudu nad Wisłą i Święto Wojska Polskiego uczczono wczoraj m.in. defiladą wojskową. Od 7 lat nie było w Warszawie tak imponującego pokazu naszych sił zbrojnych. Jak co roku Święto Wojska Polskiego rozpoczęła msza święta za ojczyznę w katedrze polowej. Eucharystii przewodniczył ordynariusz polowy ksiądz biskup Józef Guzdek. Kościół nieustannie wzywa do pokoju, do dialogu i przypomina o świętości ludzkiego życia, ale także otacza czcią i modlitwą tych, którzy walcząc o pokój poświęcili swoje zdrowie, a nawet życie. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza nastąpiła uroczysta zmiana wart i złożono wieńce. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie, ordery i odznaczenia. Pożegnano generałów odchodzących z wojska. W południe rozpoczęły się główne uroczystości przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Wciąż jeszcze żyjemy w świecie, w którym siła znaczy czasem więcej niż prawo, mówił Bronisław Komorowski. Zabiegamy o nasze polskie bezpieczeństwo, ale i jednocześnie o ład międzynarodowy. Dlatego stawiamy na wzmocnienie NATO i na umocnienie integracji europejskiej. Dlatego wspieramy obecność Stanów Zjednoczonych w Europie i wspieramy perspektywę integracji całego świata Zachodu. Po uroczystości rozpoczęła się defilada, którą otworzył przelot ponad 50 samolotów i śmigłowców, m.in. transportowych Herkulesów czy odrzutowców F-16. Alejami ujazdowskimi przemaszerowały pododdziały prezentujące współczesne uzbrojenie i grupy rekonstrukcyjne. Następnie wyruszyły pojazdy kołowe i gąsienicowe, m.in. wojsk specjalnych i pułków rozpoznawczych oraz transportery opancerzone Rosomak. Nowością były m.in. armatochaubice Krab i Dana oraz wyrzutnie Langusta. To sprzęt, który na co dzień wykorzystywany jest do szkolenia żołnierzy. Posiada pociski przeciwpancerne, na przykład może zwalczać lekko opancerzone transportery, przede wszystkim okopy różnego rodzaju. Zdarza się, że nawet bunkry. Święto Wojska Polskiego ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w czasie wojny bolszewickiej w 1920 roku. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował, że ukraińska artyleria zniszczyła część rosyjskich pojazdów opancerzonych. Miały one przekroczyć granicę z Ukrainą, nie ma jednak na to dowodów, a strona rosyjska zaprzeczyła tym doniesieniom. Wciąż nie przedstawiono także dowodów w tej sprawie.
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował w rozmowie telefonicznej brytyjskiego premiera Davida Camerona o wtargnięciu rosyjskich transporterów opancerzonych na Ukrainę. Informację potwierdził podczas konferencji prasowej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrii Łysenko. Konwój rosyjskich pojazdów wojskowych wszedł na Ukrainę przez przejście graniczne Izvarine, które tymczasowo nie jest kontrolowane przez stronę ukraińską. Głos w sprawie zabrała także Francja. Wzywam przede wszystkim Rosję do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy, ale także obu prezydentów do dokonania niezbędnych wysiłków w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu i nawiązania dialogu. Jednak Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zaprzeczyło tym doniesieniom. Zdaniem Rosji armia ukraińska zniszczyła zjawę, bo żadna rosyjska kolumna wojskowa nie istnieje. Tymczasem ukraińskie służby graniczne i celne wciąż oczekują na rosyjski konwój z pomocą humanitarną, który musi przejść inspekcję. Strona ukraińska wysłała swoich przedstawicieli i są oni gotowi do rozpoczęcia pracy po otrzymaniu ładunku. Miejsca pracy zostały już dla nich przygotowane, ale nasi przedstawiciele nie otrzymali jeszcze dokumentów związanych z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w sprawie tego właśnie ładunku. Pośrednikiem w dostarczeniu ładunku jest Czerwony Krzyż. Jego przedstawiciele mówią o konieczności potwierdzenia, że ładunek ma wyłącznie charakter humanitarny. Obecnie, według doniesień reporterów francuskiej agencji, ciężarówki z ładunkiem znajdują się w pobliżu przejścia granicznego Donieck i Zwarino. Mogą więc trafić do prorosyjskich separatystów. Co do planów rosyjskiego konwoju humanitarnego nic jeszcze nie wiem, ponieważ nie zależy to tylko od tego, co planujemy, ale od tego, jak będzie reagował ukraiński rząd i czy będzie temu przeciwdziałał. Nie wiem, w jaki sposób mają temu zapobiegać. A na pomoc oczekują mieszkańcy wschodniej części Ukrainy. Nie mają wody pitnej, a sam Donieck codziennie odczuwa skutki bombardowań. Giną niewinni ludzie. Widzicie, jesteśmy bombardowani każdego dnia. To jest bardzo przerażające. Boimy się pozostać w domach. W najbliższą niedzielę w Berlinie o sytuacji na Ukrainie będą rozmawiać szefowie dyplomacji Ukrainy, Rosji, Francji oraz Niemiec. To wszystko teraz. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne informacje dnia zapraszam o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Rozbudowany Wyż Azorski sięga klinem aż po Europę Wschodnią. Po jego północnych krańcach wędrują płytkie, ale aktywne niże z frontami atmosferycznymi. Początkowo Polska znajdzie się w zasięgu oddziaływania takiego niżu. Z upływem czasu jednak pogodę zacznie kształtować obszar nieco podwyższonego ciśnienia. W Niemczech, Polsce, a także Austrii dziś sporo deszczu, bez przejaśnień w Szkocji i Irlandii. A najwięcej słońca nad Morzem Śródziemnym, a także nad Morzem Czarnym. Tutaj też najcieplej, do 33 stopni. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy, a już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w kraju. Przed południem dużo chmur i miejscami przelotne opady deszczu możliwe od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Na wybrzeżu niewykluczona burza. Po południu zachmurzenie zmienne, okresami dużo chmur. Przelotne opady deszczu oraz lokalne burze możliwe w całym kraju. Najwięcej słońca będzie na wybrzeżu, a termometry wskażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na ziemi świętokrzyskiej do 22 w rejonie północnej Polski. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z zachodu. Spodziewane są niewielkie wahania ciśnienia, a w południe na barometrach będzie około 1010 hektopaskali. A już teraz o tym, jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach. Zapraszam. Thank you.
tym wydaniu to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie tuż po informacjach dnia o godzinie 10:00.